GPO, General Post Office w Dublinie na O'Connell Street. Właśnie tutaj doszło do wybuchu powstania wielkanocnego 100 lat temu. To powstanie jest fundamentem współczesnego państwa irlandzkiego. Poszli chłopcy w bój bez broni. Pewno wielu z was myśli, że będę opowiadał o powstaniu styczniowym. Nic z tych rzeczy. Dziś Irlandia obchodzi stulecie wybuchu powstania wielkanocnego. Wszystko zaczęło się w ten wielkanocny poniedziałek. Doszło do wybuchu powstania przeciwko Anglikom. Nie będę opowiadał o historycznych motywach, jak to wszystko wyglądało, bo myślę, że każdy, kto się będzie tym interesował, znajdzie to sobie w książkach, w internecie, może obejrzeć jakiś ekscytujący, dobry dokument na YouTubie. O czym chciałem powiedzieć w związku z tą rocznicą? No, jest to rocznica klęski. Irlandczycy świętują klęskę. Prawda? To powstanie nie zostało od samego początku przyjęte pozytywnie przez Irlandczyków. Kiedy upadło, kobiety obrzucała wyzwiskami ludzi, którzy za nim stali. Pamiętajmy wtedy, że wielu mężczyzn Irlandczyków zgłosiło się na ochotnika, aby walczyć po stronie Wielkiej Brytanii w I wojnie światowej. Bowiem tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny w parlamencie Wielkiej Brytanii przyjęto Home Rule, czyli pewną formę autonomii dla Irlandii. Stało się naturalne, że wcześniej czy później Irlandia zdobędzie autonomię, a kto wie, może później niepodległość. Zachęcony tym aktem Home Rule wielu Irlandczyków zgłaszało się na ochotnika do walki. To również podzieliło ruch irlandzkich niepodległościowców, którzy pragnęli wolnej Irlandii. Niektórzy stwierdzili, że jednak trzeba przystąpić po stronie Wielkiej Brytanii, pokazać swoją wielką dobrą wolę, a przez to Irlandia już na pewno stanie się powoli niepodległa. Byli też tacy, którzy uważali, że nie należy walczyć za Brytanię, nie należy przelewać krwi za obce mocarstwo, które wielokrotnie gnębiło Irlandczyków. I co się stało? Garstka ludzi w 1916 roku zadecydowała, aby wybuchło powstanie. Jak wszyscy wiemy, front zachodni po prostu stanął w miejscu, nic się nie działo. Zarówno Niemcy, jak i Wielka Brytania, Francja tak naprawdę wykrwawiały się, nie było postępów. Uznali, że jest to dobre czas i miejsce, aby wykorzystać słabość Brytanii i wybić się na niepodległość. Przed pocztą główną GPO na O'Connell Street Patrick Pearse, pierwszy prezydent Republiki Irlandii, odczytał odezwę niepodległościową. A później rozpoczęły się walki, krótkie. Zakończyły się klęską. Doszło do aktu kapitulacji. 16 przywódców powstania zostało aresztowanych. I oni... To była pierwsza wojna światowa, a zatem oni zostali rozstrzelani. I tych 16, ta mityczna liczba w Irlandii, 16 w 1916 roku, oddali jakby krew za sprawę niepodległości Irlandii, mimo, tak jak wspomniałem, że społeczeństwo nie cieszyło się z tego, do czego doszło, to ta brutalna egzekucja na tych 16 przywódcach doprowadziło do tego, że Irlandczycy zaczęli na nowo myśleć, aby jednak odłączyć się o niepodległości. Ta krew, ta ofiara nie poszła na marne, bowiem po zakończeniu się I wojny światowej rozpoczęła się wojna o niepodległość. Irlandczycy, społeczeństwo poparło ją. Oczywiście nikt nie chciał, aby trwała ona w nieskończoność. Po podpisaniu traktatu pokojowego i pewnej formy niezależności, bo oni tak naprawdę stali się niezależnym państwem irlandzkim, doszło znowu do wojny domowej w Irlandii. O tym kiedy indziej. Warto jako ciekawostkę dodać, że w powstaniu Polonike brała
udział hrabina Markiewicz, Irlandka, szefowa takiego irlandzkiego sokoła kobiecego. Skąd imię polskie? Była żoną polskiego hrabiego, którym później się rozwiodła, ale do tej pory zawsze jest ma imię polskie skojarzona z Polską. Podczas stracenia, nie doszło do jej stracenia, bowiem Wielka Brytania obawiała się, że to może zniechęcić publiczność, opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. A przecież Wielka Brytania, jak i Francja bardzo oczekiwali pomocy Wielkiej Brytanii. I wówczas nie rozstrzelano również Emona de Valera, późniejszego prezydenta, wielokrotnego premiera Republiki Irlandii, człowieka, który rozpętał wojnę domową po podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią. Dlaczego? Bo był on obywatelem Stanów Zjednoczonych. On przetrwał, siedział w więzieniu, później uwolnił go z niego Michael Collins, kolejny bohater wojen niepodległościowych. Pewno polecam film Michael Collins, warto to obejrzeć. No i cóż chciałem powiedzieć o tym powstaniu. Wielkie obchody, wczoraj w niedzielę były wielkie obchody, później będzie można obejrzeć na moim kanale krótką relację filmową z tego. Irlandczycy są z tego dumni. To pokazuje, że oczywiście są głosy, które mówią, że to było niepotrzebne, do tej pory się dyskutuje, że tylko to zaogniło relacje z Wielką Brytanią, że Irlandia wcześniej czy później i tak byłaby wolna, bo to wskazywało na to Home Rule, za to, że Irlandczycy tak ofiarnie zgłosili się do walki, Irlandia wcześniej czy później byłaby wolna, a relacje z Wielką Brytanią byłyby lepsze. Może tak, może nie. Niektórzy nazywają ich zdrajcami. Spotkałem, poznałem pewnego Irlandczyka, który powiedział: Eryk, co jakie powstanie? To była grupka intelektualistów, którym zachciało się wojny. Prawdziwi mężczyźni byli wtedy tam na froncie zachodnim, w Belgii, we Francji, a teraz potomkowie tych dzieci ciągle rządzą tym krajem. Opinie są skrajne, są różne, ale większość uważa, że ofiara tych 16 nie poszło na marę, bowiem na nowo wzbudziło w Irlandczyków chęć do walki o niepodległość. I tutaj przypomina się powiedzenie Piłsudskiego, który przecież rzekł, że Polacy chcieliby niepodległości bez kropli krwi. Poświęcenie czasem jest ważne.